Teraz już mamy babcia, babcia prowadzała, tato prowadzał. I tak to zostało w rodzinie, bo to tylko takie przekazy w zasadzie rodzinne, nie? Tak, że, z pokolenia na pokolenie. Że był dziadek powstaniec i tak zawsze mówiliśmy dziadek powstaniec. Zawsze się mówiło, że idziemy na grób dziadka powstaniec. Ale to piękne takie chwile, nie? Piękne takie. No bo to jest tak jakby historia rodziny i tego terenu też, nie? Jakie wrażenia po uroczystości? No, duże wrażenie. Nie spodziewałam piękna. Się, że to będzie tak aż bardzo uroczyście. Mówiłam też wujkowi, że no, taka zaskoczona byłam, nie? Że to aż tak uroczyście jest. Tak, ale to, tak jak pani mówiła, to jest historia tutaj i tego się już nie da domagać. To się historia. Tak. No i warto, żeby też jakby młodsze pokolenie, które osobiście tak ma taką obserwację, że no, ciężko jest jakby ich zachęcić do odkrywania swojej historii, rodziny. Już to jest jednak wszystko skomputeryzowane. Ale ja myślę, że ta dzisiejsza uroczystość przyczyniła się do tego, że ci młodzi, którzy tu byli i w orkiestrze, i w zespole muzycznym, oni pokazali, tak, że oni jednak są zainteresowani historią. Tak, tak. Te prelekcje. Tak, tak. Dużo ciekawych rzeczy się można było właśnie dowiedzieć, a ja na przykład lubię tak grzebać sobie w takich starych dokumentach, papierach. Chociaż nie jest to moje jakby wykształcenie, ale historia, tak, to są bardzo ciekawe rzeczy właśnie, takie małe, w takich małych miejscowościach. A nie zachowały się w rodzinie jakieś dokumenty z okresu powstania? Nie. Niestety nie. Za dużo lat upłynęło. Za dużo lat i myślę, że też te zawieruchy, które tu się przetoczyły, że to te dokumenty, które mieliśmy, to były tylko odtworzeniem z jakichś starszych dokumentów, a tamtych już nie ma. No i za czasów Sowietów bali się ludzie tak, trzymać. Tak, 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 to jest, tak. To trzeba pamiętać o tym. No teraz my tworzymy coś nowego, nową historię. Tworzymy starą historię na nowo. Tak, tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.